Chciałem Wam pokazać taki sposób na leczenie. No, oczywiście każdy to o tym wie, ale może ktoś pierwszy raz w życiu ma może gardło boli, właśnie mnie tego, i to jest coś takiego na gardło. Ja tu pokażę, jakie środki używam. To jest taki syropek tego, no i ten syrop niestety nic nie daje. No, w nocy daje, wiecie? W nocy daje. Tutaj mamy taki preparat, które można kupić w aptece, nie ma problemu. To się wyciąga, trzeba machnąć trochę, nacisnąć i to do gardła prawie włożyć tego. I to też nic nie daje, gówno daje to też. Tu kupiłem taki też niedawno syrop tego. No i niestety już to trzecia flaszka to idzie tego i też to nic nie daje. Wlewa się 15 ml tego i się wypija 3 razy dziennie. Ja już trzecią flaszkę już taką używam i nic, i dalej gardło boli tego. Szalik mam założony, nie szalacie, tak, szalik mam założony i to nie daje. Teraz wpadłem na pomysł, że zrobię tak jak u babini, u babci się to robi. Do słoika się wrzuca cebulę, tutaj się kroi, o, cebulka, a później po tym wszystkim trzeba cukier wrząść, o tu mam cukier, i trochę cukru wrzucić. Raczej, no trochę więcej, no. Wtedy zamykamy pokrywką, trochę trzeba poruszyć i wtedy odczekać i będzie ok. No i już zrobione, ta cebula jest popsuta, bo zauważyłem, że śmierdzi. Ten nie. Już mamy już tutaj włożony do słoika, teraz cukier wrzucam. Przypłuję. No, może trochę za dużo, ale czy. A, może być. Dobra. Nie ma sprawy. Jest dobrze. Cukier jest w cebulce. Teraz trzeba zakręcić. Dobra. Zakręciliśmy. Trochę potrzymać, pożytego. O. O. I trzeba to odłożyć teraz na godzinę, na dwie. No i będzie gotowe. Najlepiej, jeszcze lepiej to trzymać to najlepiej w ciepłym miejscu gdzieś. Nie za ciepłym takim, no w normalnym pokojowym miejscu, no. I to wszystko. I później jak się otworzy, będzie szok na samym dole. Trzeba delikatnie, wiadomo, na łyżeczkę i drinkować i zobaczyć, co będzie, jaki skutek tego. A to, co tutaj mam, to i to jest jednak, to jest dobre, jak idzie się spać. To jest dobra rzecz. To trzeba, to polecam, ale tylko na noc. Bo w dzień, jak się stanie, to znowu powraca właśnie kaszel z powrotem. Mało tego, że ja śpię w szaliku, że mogę się udusić nawet sam sobie, ale wszystko jest ok. A na dworze jest teraz zimno. Proszę zobaczyć, wieje strasznie, pada deszczyk. No i tak to jest, no widać, no. No niestety, no. No, no nic nie da rady, no nic nie da rady. No i taka choroba, ta chorela mnie bierze. Tego, no takie są rzeczy, no niestety, no. Jest samochodem z tuarkiem, mam tuarka, VW tuarka i tam tuning robię w środku, ale jednak. No, dobra, było, minęło. Zobaczymy. Albo jak ktoś chce, to jeszcze można winko sobie popić. Tego, ja winko piłem wczoraj, otworzyłem tego i sobie piłem, to trochę wypiłem. No nie tak dużo, no. Nie jestem alkoholikiem jakimś tego, ale tak tyle wypiłem. Dzisiaj wypiłem, może tyle wypiję, może w następnym dniu tyle i tak 3 dni tego nie będzie. I dobrze. No. To na razie, trzymajcie się. Aha, jeszcze zapomniałem, jeszcze tam mi kliknijcie na moje tego. Ja mam 26 tych ludzi, którzy lubią mnie, ale może ktoś zobaczy i powie, dobra, klikniemy ci, no. Masz, panie, i się cześć, no. No to dziękuję i dajcie mi tam ten, jak to się mówi, syplutujcie mnie. Tego, czy sekretujcie. Ach, cholera, nieważne. Jak nie dacie, to będzie tak i chuj tam. Nie mam to gdzieś.
I tak z tych pieniędzy, z tego YouTube'a, za tych pieniędzy nie dostaję i tego, tylko nie wiem po co nawet to nagrywam ten film, no ale pal licho. Jak już nagrałem, to nagrałem, dobra.